korzystając z okazji, że jesteśmy w okresie wieczerzy wigilijnej, chciałbym wszystkim mieszkańcom naszego ukochanego miasta życzyć samych radosnych chwil, dużo szczęścia, pomyślności, jak również spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Oby przy tym wigilijnym stole nie zabrakło miejsca dla tych osób potrzebujących. Jednocześnie, korzystając z okazji, że jesteśmy w przededniu przesilenia noworocznego, z okazji nadchodzącego 2011 roku, wszystkim życzę spełnienia najskrytszych marzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Chciałbym podziękować telewizji Kościerzyna za to, że dzisiaj rozmawiamy w cieple. Mało tego, pod choinką jest nam wszystkim bardzo dobrze, bo nie dość, że jest ciepło, to jesteśmy dla siebie ciepli. Dzisiaj mamy takie przeświadczenie, że nie spotykamy się jako osoby polityczne, jako reprezentanci jakichś poglądów, tylko jesteśmy ludźmi. Dlatego może nam tak blisko do wszystkich istot i stworzeń, bo chcemy być dla siebie dobrzy. Tam daleko, 2000 lat temu, na Bliskim Wschodzie, przyszedł na świat Bóg. Przyszedł w bardzo biednym miejscu, w bardzo złych czasach i to nam daje pewien dystans do tego, że nie żyjemy w miejscu złym, nie cierpimy, bo tak naprawdę to on zaczął źle, skończył też źle, bo ludzie potraktowali go nie najlepiej. Ale dzisiaj cieszymy się, że przyszedł do nas. Jest zapowiedzią czegoś zupełnie innego, czegoś lepszego. Dla mnie to coś bardzo ważnego, dla mojej rodziny. Tak więc te wszystkie ciepłe myśli ślę także do Państwa, aby przy wigilijnym stole nikogo nie zabrakło, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby na stole było suto, aczkolwiek może i to nie jest najważniejsze, żeby nikomu nie kapały z oczu łzy. Tak więc przyjmijcie Państwo moje życzenia także na przyszły rok, aby on był lepszy niż ten, aby Wam się powodziło, żeby Wasze pragnienia przeistaczały się w rzeczywistość. Tego życzę ja i cała moja ekipa, którą prowadzę od 2,5 roku. Dziękuję. Drodzy mieszkańcy budynków administrowanych przez Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 roku, aby ten 2011 był nieco lepszy od 2010, aby się Wam marzenia spełniały, również marzenia o ciut lepszym administratorze. Obiecuję, że postaramy się poprawić zarządzanie naszymi budynkami. Wszystkiego dobrego. Chciałbym się podzielić w tym momencie z Wami po prostu opłatkiem. Wszystkiego najlepszego. W imieniu klubu Wspólna Inicjatywa chciałbym złożyć mieszkańcom naszego miasta serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy, abyście Państwo spędzili te święta w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. A wspólne śpiewanie kolęd niech umili ten piękny, jedyny w roku wieczór. A w nowym roku życzymy Państwu wiele satysfakcji z tego, co robicie, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, życzę Państwu magicznych, cudownych, wyjątkowych świąt. Oczywiście zdrowych, czyli tradycyjnie. Ale w nowym roku życzę Państwu nowego otwarcia, żeby nowy rok zaczął najlepsze lata w Państwa życiu. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i z okazji świąt, i nadchodzącego nowego. Jeżeli dostałam już możliwość złożenia Państwu życzeń gwiazdkowych, to pozwólcie, że w dniu wigilijnym będę Państwu życzyła zdrowia, uśmiechu, ciepła, pogody ducha i poczucia bezpieczeństwa w każdej sferze naszego życia, zgody, a także tego, żeby w nadchodzącym roku spotykała Państwa większa ilość dni dobrych niż tych złych, spełnienia marzeń na miarę możliwości, a także na miarę wielkości serca. Życzę Państwu zdrowych, wesołych świąt.
życzę wszystkiego najlepszego, abyście te święta przeżyli w radosnej, bezpiecznej, miłej atmosferze rodzinnej. A w nowym roku, który nadchodzi, życzę wszelkiej pomyślności, przede wszystkim dużo zdrowia i spełnienia wszelkich marzeń. Natomiast strażakom powiatu kościerskiego życzę wszystkiego najlepszego, aby te powroty z akcji ratowniczych były zawsze bezpieczne, abyśmy mogli zawsze skutecznie udzielać pomocy. Natomiast wszystkim władzom samorządowym życzę tego, aby bezpieczeństwo szeroko pojmowane było również traktowane przez nich na serio. W imieniu Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kościerzynie życzę Państwu świąt pełnych nadziei, radości i miłości. Abyście Państwo przeżyli zgodnie z tradycją i w gronie osób, które kochacie. Święta kojarzą się wszystkim ze śniegiem. Mamy jego dużo, dlatego też proponuję, żebyśmy dużo miłości od siebie dali dla innych. Niech te święta będą czymś innym od codziennego dnia. Niech one przyniosą nam wiele niespodzianek, dużo prezentów i byśmy się wspólnie mogli radować przy stole wigilijnym, potem spędzać radośnie święta, szampańską zabawę na Sylwestra i Nowy Rok. Niech będzie bardziej szczęśliwy, obfity i zdrowy.